Cześć, mam na imię Olga. Skonstruowałam dla Ciebie trening, w którym będzie pracować absolutnie całe ciało. Trening zaliczam raczej do treningu o takim charakterze bardziej intensywnym ze względu na obciążenie zewnętrzne, z jakiego sobie skorzystamy. Ja będę korzystać z hantli. Moje hantle mają 5 i 7,5 kg. Dobiorę sobie odpowiedni ciężar. Jeżeli nie masz hantli, możesz sobie wziąć na przykład ketla. Jeżeli nie posiadasz ketla, możesz to zastąpić w warunkach domowych, na przykład butelką wody. I drugi przybór, który nam się przyda do zrobienia treningu, to będzie krzesło. To jest moje krzesło. Dobrze, żebyś skorzystał z krzesła, które jest na pewno stabilne. Sprawdź, żeby były zachowane warunki bezpieczeństwa. Przygotuj sobie wodę. Zrobimy sobie w międzyczasie kilka przerw na napicie się wody. Jeżeli będziesz chciał zrobić ten trening bez obciążenia zewnętrznego, też spokojnie można taki wykonać. Jeżeli uznasz, że ten trening jest dla Ciebie wartościowy, spodoba Ci się, możesz dowolnym datkiem wesprzeć nasze centrum poprzez link, który znajdziesz poniżej pod filmikiem. Zaczniemy sobie od rozgrzewki. Po rozgrzewce przejdziemy sobie do części głównej, która będzie składać się z 5 ćwiczeń. I te ćwiczenia powtórzymy sobie w 3 seriach, więc tak będzie wyglądać ten ogólny plan treningu. Na sam koniec się troszeczkę rozluźnimy, wyciszymy i przyjemności. Zapraszam Was. Zaczniemy sobie od rozgrzania ciała. Przejdź sobie na początek do klęku. Do klęku podpartego. Jedna noga do boku. Plecy są wyprostowane. I teraz sięgnij lewą ręką daleko do boku, tak żeby skręcić się w górnych plecach. Do góry otwórz. Skręć i otwórz. Otwierając się, odpychaj się od tej ręki dolnej. Otwieraj klatkę piersiową. I jeszcze raz. Ok, druga strona. Jeszcze dwa. W porządku. I teraz zrobimy sobie rozciąganie w takim starcie sprinterskim, gdzie stopa znajduje się pod kolanem, kolano nogi tylnej pod biodrem. Prostujemy nogi, ściągając piętę tylną w dół, biodra idą w górę i w tył. I odstaw. Zatrzymaj chwilę w takim rozciąganiu. Cofaj biodra. I jeszcze raz. I zamieńmy. Druga strona. Możesz również skierować czoło do kolana i podnieść tą stopę. Palce, stopy z przodu. I ostatni. Ok. Pierwsza noga do przodu. Chwyć sobie teraz prawą ręką za lewą stopę albo za lewą kostkę. I teraz wyprostuj lewe biodro, tak żeby poczuć rozciąganie w lewym udzie. Unieś klatkę piersiową i wycofaj. Przód. I wycofaj. I jeszcze raz. I rozluźnij. Druga strona. Wyprostuj prawe biodro. Przeciągaj piętę do pośladka.
i lekko wycofaj. I znowu pogłębi, rozciągnij i wycofaj. I jeszcze raz. I rozluźnij. Ok. Przejdziemy sobie teraz do podporu. Wyprostuj nogi. I przejdź sobie do pozycji V. Sięgnij biodrami w górę, w tył. I postaw prawą stopę przy prawej dłoni. Skręć się, sięgając prawą ręką do sufitu. Odstaw. I wróć do pozycji V. Lewa. Jeszcze dwa. I ostatni. Zostań chwilę w pozycji V. Pomaszeruj w miejscu, tak ściągając na zmianę piętę w dół. Rozstaw sobie nogi teraz tak na szerokość barków i sięgnij prawą ręką w kierunku lewej stopy. Dotknij, odstaw. Dotknij. Odstaw. Cały czas staraj się budować tą pozycję przez sięganie biodrami w górę, w tył. Cztery. I odstaw kolana. Przejdziemy sobie teraz do podporu bokiem. Ustaw sobie taką pozycję, w której kolana są razem, stopy razem i łokieć znajduje się pod barkiem. Podnieś sobie talię prawą, tak żeby nie opadała do ziemi. Odepchnij się od ręki. I teraz podnieś biodra w górę, kolano do góry i biodra w przód. Napnij pośladki, zatrzymaj chwilę i odstaw. Góra i odstaw. Góra i odstaw. Góra, przytrzymaj. 4, 3, 2, 1. Odstaw, ostatni. I rozluźnij. Druga strona. Góra. Przytrzymuj chwilę w tej górnej fazie. I ostatni. 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Ok, w porządku. Dobra, to weźmiemy sobie teraz hantel. Przyda nam się i hantel, i krzesło. Ok, pierwszym ćwiczeniem będzie przysiad. Trzymając sobie hantel przy klatce piersiowej, łokcie skierowane są w dół. Usiądź sobie na krzesło. Ciśnij mocno stopy w ziemię. I teraz wstając, przez lekkie pochylenie ciała, dociążenie nóg, prostujesz biodra, wyciskasz hantel nad głowę, wracasz i siadasz. Góra. I usiądź. Jeszcze 6 razy. Chyba ostatni. Wciśnij stopy, wyciśnij ręce nad głowę, wróć i rozluźnij. Ok, to było pierwsze ćwiczenie z tej naszej serii, którą sobie skonstruujemy. Kolejną rzeczą będzie wejście na krzesło. Czyli chwytamy sobie hantel,
tak jak wcześniej, z przodu. Wchodzimy sobie tą bliższą nogą na górę. Podnosimy kolano i hantel kierujemy do biodra. Schodzimy i robimy sobie zakrok, czyli ta noga z góry idzie teraz do tyłu po skosie przysiad. Wejdź do góry i zejdź w dół. Z kontrolą. Zatrzymaj chwilę w górze. Zejdź i skrzyżuj. Ostatni raz. I zamienimy sobie stronę. Trochę przesunę. I druga noga do góry. Wejdź lewą. Skręć się na prawą stronę. Delikatnie. Odstaw i zakrok. I ostatni. I rozluźnij. Przesuwamy sobie krzesło do przodu. I zrobimy sobie teraz ćwiczenie, wykorzystując tylko hantel. Wchodzimy sobie do pozycji podporu. I prawą ręką przesuwamy sobie hantel na prawo. Lewą na lewo. Jeszcze dwa. I rozluźnij. I tu mamy trzecie ćwiczenie. Przejdziemy sobie teraz do ćwiczenia czwartego. Ustawiamy sobie ponownie krzesło. I przejdziemy sobie do wiosłowania w takiej pozycji jednonóż. Czyli stajemy sobie na nodze prawej, opieramy się lewą ręką i trzymamy sobie hantel w prawej dłoni. Teraz lewą piętą pchamy do góry, do sufitu, tak żeby ten lewy pośladek był aktywny. Barki w dół i wiosłujemy, czyli przyciągamy hantel i dół. 8 razy. Cały czas pchaj piętą. Ok. I druga strona. Pięta do góry, aktywny pośladek. Odpychaj się od tej ręki podporowej. Noga podporowa jest odblokowana. I działamy. Ok. I mamy 8 razy na stronę. Przesuwamy krzesło. Teraz nam nie będzie potrzebne. Odkładamy na chwilę hantel. I zrobimy sobie jedno ćwiczenie bez sprzętu. Stajemy sobie w pozycji podporu. Robimy sprężynę, czyli cofnij biodra. Postaw prawą nogę przy prawej ręce, robiąc sobie przestrzeń między ręką a nogą. I noga w przód. Możesz odkładać pośladki, możesz od razu trzymać pośladki nad ziemią. Wróć do tyłu i sprężyna. Lewa.
Jeszcze dwa. I odłóż kolana. I mamy. Jedna seria za nami. Zrobimy sobie jeszcze takie dwie. Przerwa 40 sekund. Będę mówić z góry, ile powtórzeń robimy. Jeżeli bym się pomyliła, to się nie przejmujcie. Zróbcie taką ilość powtórzeń, o jakiej powiem na początku. Chwilę przerwa na wodę. Przygotujcie sobie krzesło. Hantel. I ruszymy sobie za 5 sekund. Mocno takie zakorzenione stopy. Dociśnij stopy przez lekkie pochylenie. Wstań, wyciśnij. I teraz dotykaj pośladkami, ale nie rozsiadaj się. Mamy 4, jeszcze 6. I rozluźnij. Ćwiczenie numer 2, czyli wchodzimy do góry. Zaczynamy sobie od prawej nogi. Góra. 8 na stronę. I ostatni. I zamieniamy. To obciążenie też zależy, właściwie intensywność zależy od obciążenia. Im większy ciężar, tym ta intensywność będzie większa. Lewa noga. Jeszcze 6. I ostatni. Jak się nie pomyliłam. I luz. Może zrobiłam o jedno mniej? Nie wiem. Odkładamy. I przechodzimy sobie do podporu. 12 razy, 6 na stronę. I ostatni. I rozluźnij. Dobra. Wracamy do krzesła. I przechodzimy sobie do wiosłowania, do przyciągania hantla w pozycji jednonóż. 8 razy na stronę. Jak stajesz sobie na lewej nodze, to wiosłujesz lewą ręką. Pięta w górę, barki w dół i przyciągamy. Raz, dwa.
Chyba zrobiłam o jeden za dużo. Jakoś to będzie. Druga. Pchnij piętą do góry. Mocny ten lewy pośladek. Oddal sobie barki od uszu. 8 razy. Okej. Pięknie. Przesuwamy krzesło. Robimy sobie miejsce na ostatnie ćwiczenie w tej serii. Podpór. Sprężyna i wysunięcie nogi do przodu. Robimy to łącznie 10 razy. Sięgnij nogą daleko. Z powrotem. I sprężyna. Jeszcze dwa. I ostatni. I odpocznij. Przerwa na wodę. Za 40 sekund ruszymy sobie z ostatnią serią. Ja przygotowałam sobie dwa hantle, ale skorzystałam od razu z tego cięższego, więc ja pracuję sobie na 7,5 kg. Ok, i zaczynamy sobie ostatnią serię. Usiądź. Nogi niech będą tak na szerokość barków. I zaczynamy. 10 razy jak wstajesz, to pchaj rękoma jakby aż od stóp, od ziemi. Działamy. Raz. Dwa. I ostatni. I luz. Ok, wchodzenie bokiem. Wchodzimy sobie prawą nogą. 8 razy na stronę. Jak krzyżujesz nogę, zostaw kolano nad stopą. Ostatni. I druga strona. Wchodzi. Ok, wchodzimy sobie lewą nogą. Lewa w górę. I ostatni raz. I pięknie. Robimy sobie miejsce. I przechodzimy sobie do podporu. Prostuj nogi.
trzymaj aktywne centrum, nogi trochę szerzej i działamy 12 razy. I raz luźni. Dobra, wracamy sobie do wiosłowania jednorącz. Czyli jeśli trzymasz w prawej ręce, to lewa noga do góry. Ustawiamy, pchnij piętą w górę. Aktywne centrum, noga lekko zgięta. I działamy 8 razy. Dopinaj mięśnie pleców. I druga strona. I odkładamy. Odkładamy hantel, krzesło. I ostatnie ćwiczenie, czyli sprężyna i noga do przodu. Wycofaj i możesz wejść, tak jak wcześniej w pozycję, a możesz wskoczyć. Jeszcze dwa. I ostatni. I rozluźnij. Poczułam. Chwila dla was, żeby uspokoiło się tętno. Możecie napić się wody. I przyda nam się krzesło. Kładziemy sobie ręce na krześle, dłonie, takie szeroko otwarte. I teraz cofamy biodra i zjeżdżamy sobie klatką piersiową w dół. Trzymaj sobie głowę między ramionami, nie upadaj za bardzo. Oddalaj barki od uszu. I uspokajaj oddech. I przez okrągłe plecy podnieś się. Niech to krzesło cały czas sobie będzie przed tobą. Postaw sobie teraz prawą nogę z przodu i wyjdź biodrami w przód. Tak, żeby otworzyć to bioderko. Stopa z tyłu może być rozluźniona, może być zadarta. Jeśli potrzebujesz trochę więcej materiału, czyli bardziej coś miękkiego pod kolanem, to śmiało chwilę w tej pozycji sobie zostaniemy. I albo dłonie, albo możesz położyć sobie przedramiona. I opuść biodra w dół, do ziemi. Okej, i zamienimy. Druga strona.
lewa noga do przodu, biodra w przód i zostajemy. I wycofaj. I usiądziemy sobie teraz na krześle. Postaw sobie stopy tak na szerokość bioder. I teraz prawa noga kostką nad kolanem. Odepchnij od siebie to prawe kolano i pochyl się delikatnie. Nie przez zgięcie w kręgosłupie, ale na prostych plecach zginasz się w biodrach. Tak, żeby poczuć rozciąganie w tym prawym pośladku. Możesz prowadzić trochę ruchu przez takie delikatne bujanie biodrami, nogami. I powoli zamieniamy. Druga strona tak samo. Możesz tak pobujać bardzo łagodnie. Tak, żeby cały czas ten pośladek lewy był w rozciągnięciu. Ok. I odstaw stopy. Daję teraz trochę szerzej niż biodra. Tu będzie mniej więcej szerokość maty, może szerokość barków. Opuść sobie dłonie, tak żeby wylądowały na stopach. I teraz skręć się, odpychając prawym barkiem kolano za lewą ręką do góry. I odłóż. Zmieniamy. Sięgnij za drugą. Wdech, otwórz. I wydech, odstaw. Jeszcze dwa. I przez okrągłe plecy wróć sobie do pozycji siadu. Wyciągnij sobie czubek głowy do góry. Spleć sobie ręce za plecami. I teraz ściągnij ręce, dłonie w dół, tak żeby otworzyć barki. I zaokrąglij. Puść luźno głowę, broda do mostka. Otwórz. I rozluźnij. I jeszcze raz. Sięgnij teraz rękoma w tył, ale teraz spróbuję troszeczkę wyciągnąć mocniej w górę. I rozluźnij. Wróć dłońmi na kolana. Zwieź głowę. I teraz wdech, ramiona do góry. Spójrz za dłońmi i wydech, rozluźnij. Wdech i rozluźnij. I ostatni raz wdech i rozluźnij, wydech. Zwieź sobie jeszcze raz luźno ciało. Zostań chwilkę, rozluźnij głowę. Rozluźnij barki. Głęboki oddech. I powoli wyprostuj się. Ok. To wszystko. Było krócej, ale było gęsto. Było dosyć treściwie. Ta intensywność była zdecydowanie wyższa. Ja poczułam. Zależy teraz od Was, jakiego ciężaru użyjecie. Zróbcie to bezpiecznie i bawcie się dobrze. Dziękuję.